Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Magister, inżynier, docent, doktor, niehabilitowany profesor nauk Gwary Śląskiej Grzegorz Stasiak. Witam was jak co tydzień, dwa razy we wtorek i we czwartek. Oba te dni będą szczególne. Domyślacie się chyba z kuliczego. Ano z kuli wspaniałego dnia dziecka, kiedy będzie w czwartek, ale że my bajtli bardzo lubimy, a już szczególnie, to zrobimy im podwójno uciecha. Dzisiaj i we czwartek. Przyszli tu do nas do studia całą gromadą. Jak tu było głośno, jak gwarno, jak wesoło. I stąd też urodził się nasz dzisiejszy program. Obejrzymy, jak tam bajtle, czyli nasza przyszłość, czy jeszcze coś z Gwary Śląskiej oni pamiętają, czy coś umią, czy coś wiedzą, a jak nie, to potraktujmy ten dzisiejszy i czwartkowy program jako taki zabawowo-edukacyjny. Dobre, bajtle, uwaga! Pierwsze pytanie, jakie do was mamy, to jest, co to są? O, bombony. Czy ktoś z was wie, co to są bombony? A jakie znacie słodycze? Znacie jakieś słodycze? No, proszę. Lentilki. Lentilki, no właśnie. A bombony to jest coś podobnego, więc co to mogą być bombony? Proszę. Cukierek. Co to są bombony? Cukierki. Czy wy wiecie, co to są bombony? Ja. Takie coś się z nimi wywija. Do tańca. No proszę bardzo, ja wiedział, że z dziećmi, to już jest kiedyś mój program, tam w innej telewizji też robił, wiedział, że z dziećmi jest wdzięczny temat pompony, tak, to już nam się, no bo czy z liderka dorosto już by chciała pomponami na meczach wywijać. Oczywiście różne już słodycze, inne nazwy, tamte współczesne, które go widzicie, nawet nie umia zapamiętać, ale bombony nie wiedzą dzieci, a to było kiedyś tak popularne, że w moich czasach żaden nie wiedział, co to są cukierki, ale wiedzieli, co to są bombony. Teraz widzicie, za 50 lat się to odmieniło. Jednym bajtel czy dwóch tam wiedzieli, co to są bombony. Oczywiście cukierki i to roztomajte. To mogą być bombony drogie, czekoladowe, to mogą być zwykłe landrynki i takie jeszcze inne. Wszystkie coś, co tam się maszkiciło, to są bombony. Dobra, zobaczymy, kochani, co tam teraz jeszcze dzisiaj o wujek Grzesiu do was dzieciaki przygotował. Weznemy z dziedziny ogrodnictwa. O, czy wiecie, co to są? A, i tu już mogą być zaś jaja. Co to są gęsi pępki? Gęsi pępki. Z jakimś zwierzątkiem, a może z jakimś kwiatkiem. Z czym się kojarzą gęsi pępki? Jakbyśmy tak to podzielili, gęsi i pępki. To co by to mogło być? Gęsie. Co, gęsie? Gęsi. Gęsi pępki? Czy to są pępki od gęsi? Pępki. Czy wiecie, co to są gęsi pępki? Pępki. Pępki. Od kogo? Od nas. No, szanowni państwo, wiedział, że będzie ciężko, ale nie wiedział, że aż tak. Boja się, że nawet starsi ludzie mogliby nie wiedzieć, co to są gęsi pępki, choć różnie by to było. Są, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale są to stokrotki. Kwiotki, stokrotki, wiecie jakie. Te z tymi białymi płatkami, a taki żółty w środku pępek. Może dlatego się to gęsi pępki nazywają. Ale po polsku się to nazywają stokrotki. No bajtle jak dorosną będą wiedzieć. Dobrze. Jademy dalej, kochani, z tym światem. Czy dzieci wiedzą, obecnie małe bajtle, co to są graczki? Graczki. Czy wy wiecie, co to są graczki? Do grania. Wiesz, co to są graczki? Nie. Grabie!
No, Cieńczko, Cieńczko, szanowni państwo, jak mnie tutaj widzicie, po to też jest ten program. Jeszcze starsi, jeszcze w średnim wieku, te nasze stare, fajne, gryfne, śląskie słowa pamiętają, ale dzieci już nie. Dziwnie, one już wiedzą, co to są Lego, co to są inne, bleble, bleble, ale takie fajne słowo graczki, czyli zabawki. Graczki to kiedyś godało się na zabawki. No, pamiętajcie o tym, dorośli, żeby od czasu do czasu bajtlą właśnie, że nie grabie, ani nie inne tam rzeczy. I no, graczkami takimi różnymi się bawiło. Są to zabawki. I, o, przypomniał mi się taki kawał, jak to przyszła inspekcja do szkoły, siadła się oczywiście na zadku, a pani, nim ta inspekcja przyszła, tych mądrych dzieci na przodek, a tych takich, prawda, co tam słabo się uczyli, na zadek. No nie wiedziała, że tym się siednie na zadek koło no i głupszego Jasia, nie? No i ta pani go do teraz atakominiowa, nie? Pisze lekcja i temat. Dzieci, kto to przeczyta? Żaden jakoś nie wiedział, a te dwa chopy, jak ona pisała, jeden do drugiego, to ty, ale mu fajne nogi. A Jasiu to podsłyszał, rynka do góry. Proszę panią, ja to przeczytam, ja to przeczytam. No to dobrze, Jasiu, przeczytaj, co tu napisałam. A Jasiu go do, ale fajne nogi. Ty jedynie umiesz za drzwi, dżun, po łebie. A Jasiu taki oburzony do tego inspektora go do, co pierunie podpowiadasz, jak nie umiesz czytać. No, to taka dowcip, anegdota. Widz stary jak świat, o Jasiu. Dobrze, szanowni państwo, kolejne słowo, kolejne pod dzieci i też myślę, że nie będą wiedzieli, a to już, ale powinni wiedzieć, ale dobra, po co naprzód tyle godą? Co to są, o, maszkety? Co to mogą być maszkety? Coś, co mama na przykład wądowo, jak zjecie obiad fajnie, to mama, dobra, te roski możecie se pomaszkecić i dowową właśnie to. Co to mogą być maszkety? Krówki. Na przykład. Co to są maszkety? To ja mam podpowiedź. Posłuchajcie, jak przychodzicie czasem do babci, to babcia wądowo rozmaite maszkety do jedzenia. Czyli na przykład bombony, czekolada, czyli maszkety to mogą być co? Cukierki. Jak czerwony kapturek szedł do swojej babci przez las, to w koszyczku niósł do niej maszkety. Czyli co? Babeczki. No, maszkety. Ciężko było, ale tak jak już wspomniał, cieszę się, że dzieci tutaj Dominiczka przyprowadziła z okazji Dnia Dziecka i trochę te dzieci chyba tych szprymów nachytają. Maszkety oczywiście, to są krówki, to są bombony, pod słowo maszkety, to są ciastka, to są jednym słowem słodycze. Maszkety, czyli coś maszkecić, delektować się tą słodkością. O, na przykład dzieci, kochane, wujek Grzesiu bardzo lubi maszkety i o, proszę bardzo, jak widzicie, o, za dużo maszkecić, będziecie miały taki brzuch jak wujek Grzesiu. A propos, przypomniało mi się, miała mama Jacusia co durch dubą w nosie, nie? No i kurde, nie umiała go oduczyć i kiedyś jadą w tramwaju, no i tam w los z tym moim grubym brzuchem, a pani go do Jacusia, Jacuś, jak widzisz dubą w nosie, widzisz, miał taki wielki brzuch jak pan Grzesiu. Ty i Jacuś przestał. Ale na drugim przystanku wlazła kobieta w ciąży, jak się to już godło na ostatnich nogach. I Jasiu się tak do niej uśmiechał, ha, 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 ha. A ta pani godło, co się tak śmiejesz, Jasiu? A Jasiu godło, dubało się, dubało. Szanowni państwo, to tak, żeby rozładować atmosferę, przechodzimy do słowa, które jest w tytule, właśnie. W tytule już od 2 miesięcy jest takie słowo jak gryfny. Co to jest gryfny? Gryfny. Jak na przykład się go... Jaja, ten Oskar to jest taki gryfny synek. Co to może znaczyć? Czy on jest fajny, czy on jest niefajny? Niefajny. Wiecie, co to znaczy gryfny? Lalki.
Ja mam lalki. No właśnie. Bomby. Gryfny. Co to znaczy, że ktoś jest gryfny? Że jest bardzo marudny. No, dzieci, gryfny słowo już teraz wiecie. Gryfny to jest ładny, przystojny, elegancki. Może być gryfnie ubrany, może gryfnie wyglądać. Może gryfne śląskie słowo, czyli takie fajne śląskie słowo. Jednym słowem, jakbyśmy wzięli gryfny, czyli ładny, elegancki, przystojny. O, to wszystko, czy nawet bych powiedział, no, fajny taki, ale gryfny. Szanowni Państwo, przypominam, posyłajcie na SMS-y słówka, mysty i oczywiście kontaktowy numer telefonu, SMS-y tu cały czas lecą. Odpiszcie, Bartko, jakieś tam słówka, czy jeżeli macie chęć zaistnienia ze mną w programie, poprowadzenia go każdy ostatni czwartek miesiąca, zaproszamy gościa, wybieramy z SMS-u, oddzwonimy, już były dwie panie, no hopy, kurde bele, jakoś tam mi gańba robicie, nie? Same kobiety na razie. Dziękuję tu bardzo pani, no ale nie podali mi skąd ta pani była, jak ma na imię. Przyszła tutaj osobiście do redakcji i przyniosła kartkę z kilkoma fajnymi, gryfnymi śląskimi słowami. Bardzo pani dziękuję. Przytocza tu, jakie mi ta pani tu dała słowa. Antry. No, ja wam nie będę tłumaczył. Jak chcecie, to możecie wy napisać, co to jest antry, ale to już było. O, nie było jeszcze takiego słowa ausguss. A, i no nie mylcie ze zlewem. Czy ze zlewozmywakiem. Ausguss to nie jest zlew. Jest to podobne, pokrewne, ale to nie jest to. Ausguss mi wytłumacza. Kiedyś był no, kokotek, też tu pani mu kokotek i ausguss, czyli zlew. W nim się nie pomywało, tam się no, wylewało woda czarno, żeliwny taki ausguss. Tu była taka blacha i kolanko, a nad nim kokotek, czyli ausguss. Leibig. No nie wiem pani, czy ja to mogę tu na antynie takie rzeczy godać, ale myślę, że mogę. Koniec pruderii. Leibig to jest biustonosz lub u nas się to godało bisnhalter. Leibig, bisnhalter lub biustonosz. Bajlaga, no to już było. Fuzekle były, glita. No glita, wezna te słowo. I dom na drugi roz Dominice, niech puści je w ruch. Czy ludzie wiedzą, co to jest glita? Oczywiście jest to emalia, ale coraz to mniej już mogą wiedzieć ludzie, co to jest emalia, bo kible, wanny, to jest wszystko plastikowe i już glejtów nie ma. Czyli ty emali na kiblach takich białych, na woda, co stoi zawsze w kuchni na szranczku, proszę bardzo, czy emaliowano wanna z glejtą. Gulik, kanał. O, tu mam nowe słowo. Tyż do Dominiki jedomy, czy będą ludzie wiedzieć, co to oznaczało grycło mi się. Grycło mi się. A wiecie co? Zrobimy teleturniej, zrobimy konkurs na SMS-y. Jeżeli ktoś wie, co to znaczy grycło mi się, niech napisze, oczywiście podając imię, nazwisko i swój numer telefonu. To ino kosztuje 2 zł plus VAT, a więc zadowolę wam pytanie. Co to znaczy grycło mi się? Krauza. O, tyż tego jeszcze nie używał. Tepich był, Leufer, był tepich. To tłumacza. No tutaj pani trochę pomyli. Ja, tepich dywan, a Leufer chodnik, tak. Nie uliczny chodnik, ino chodnik taki właśnie w antryju albo nawet w izbie. Czyli tepich dywan, Leufer chodnik. No jest tu jeszcze kokotek, jak rzekł, o, waszpek, czyli miska i w to to jest mamlas, czyli taki niezdara, taka dupa stropiona, o, to jest mamlas. Kochani, ja wam za dzisiaj dziękuję, w zasadzie dzieciom dziękuję i we czwartek drugą część z naszymi sympatycznymi maluszkami, czyli mogę powiedzieć z naszymi gryfnymi bajtlami. Dziękuję, zapraszam na czwartek.